Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na kwiecień. Już się zbliża wielkimi krokami, czas mija, będziemy kończyć marzec i wchodzimy już w taki piękny miesiąc, który zapowiada silnie wiosnę. Zresztą widzicie, tu mam krokusy, takie piękne, wyrosły w ogródku i myślę, że każdy z nas ma wokół siebie tą naturę, która jest cudowna i pokazuje swoje piękno już teraz i za chwilę będzie wszędzie zielono. A my będziemy czytać tarota. Dla każdego znaku będzie, tak jak zwykle, osobne czytanie. Jeszcze tylko wspomnę, że jeśli ktoś jest zainteresowany odczytem planu duszy, to zapraszam na sesje indywidualne, na sesję tarota. Kurs odczytu planu duszy będzie się odbywał w Warszawie od 12 do 14, 3 dni. Więcej szczegółów na www.planduszy.pl. Oprócz tego polecam Wam książkę Plan duszy, którą widzicie na ekranie i warto zapoznać się z tą pozycją. Można sobie obliczyć swój plan duszy. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę piszcie na mój adres info@planduszy.pl. Ok? A teraz już przechodzimy do czytań. Zobaczymy, jak dla każdego znaku ta energia będzie się układać w kwietniu. Witam wszystkie panny w czytaniu na nadchodzący kwiecień. No, pogoda jest zmienna. Wczoraj była zima, dzisiaj jest już dużo lepiej, ale no, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Nie o pogodzie tutaj będzie mowa. Będzie tutaj mowa o tarocie i zobaczymy, jakie energie tutaj się u Was pojawią. I zobaczymy, jak to będzie się układać w tą historię. Oczywiście czytanie jest ogólne, także może dotyczyć jakiegoś tylko aspektu, albo może nawet nie rezonować z każdym, tak? Więc zobaczymy. Ok. Panny. Co tam u Was? Zobaczymy. O! Piątka kielichów. Czyli mamy Marsa w Skorpionie. No, może tutaj być smutno komuś za różnymi rzeczami. Smutek generalnie to nie jest zła rzecz. To jest normalne. Smucimy się z różnych powodów. Czasami błahych, czasami istotnych. Wszystko zależy. I kwestia teraz pozwolenia sobie na to, żeby przeżyć taki smutek, żeby pozwolić, żeby tutaj te uczucia przepłynęły. Tutaj też jest tendencja wzrostowa, dlatego że mamy piątkę. Po czwórkach, po stabilności jakiejś przychodzi piątka, która mówi o tym, że no, może już nam nie do końca jest wygodnie z tą czwórką, tak? I tutaj mamy kolejny kielich dodatkowy i możemy przełamać jakiś schemat. Możemy się smucić z powodu upływającego czasu, przeszłości, wielu innych rzeczy. Natomiast ten smutek jest nam potrzebny do tego, żeby iść dalej, żeby coś przepracować, żeby coś zobaczyć, żeby wejść głębiej, jak to skorpiony na przykład robią, tak? Bardzo dużo też intuicji. Zobaczymy, co jeszcze oprócz tego się pokaże na stole i zobaczymy, jak to będzie się układać w jedną całość. Mam dla Was dzisiaj taką fajną talię, nie nową, ale bardzo sensowną, Druidcraft, którą znacie zapewne. Zobaczymy, co ona nam jeszcze tutaj doda. Trzeba troszkę popasować, żeby nie było. I jeszcze raz. No i zobaczymy, co się tutaj będzie pojawiać. Dla niektórych tasowanie jest bardzo przyjemną rzeczą, którą lubią oglądać, bo to uspokaja. Dla innych jest to rzecz, która zawiera czas, niekoniecznie potrzebna. Natomiast w procesie właśnie odczytu to jest bardzo istotna sprawa. Ci, którzy nie lubią, mogą oczywiście przeskoczyć dalej. O, patrzcie, już tam się coś tutaj odwróciło. Ok, no właśnie, tutaj proces tasowania bardzo istotny i zaczniemy już czytanie. Zaczniemy od pozycji teraz numer 2. I jest to pozycja przeszłości i tego wpływu przeszłości na to, co się tutaj dzieje w teraźniejszości. Mamy rydwan, znowu emocje i karta przyszłości to jest As Mieczy, który się wynurza z głębi oceanu, powiedziałabym, z głębi wody, czyli właśnie z tego smutku, tutaj z jakiegoś zdarzenia, podróży być może, nagle wyłoni się coś nowego, jakiś nowy pomysł, jakaś nowa rzecz. Zobaczmy, co jeszcze pokażą nam pozostałe karty. Tutaj zobaczymy, jest Królowa Buław, to czego pragnę. Tutaj zobaczymy, jest Król Buław, o, to ciekawe. Dalej patrząc mamy szóstkę, w ten sposób. I to jest pozycja, jak osiągnąć to, czego pragnę, tak? Tutaj mamy szóstkę, siódemkę. Powtórzyła nam się tutaj piątka kielichów, także ma to duże znaczenie, ta karta. Dalej idąc mamy ósemkę, czyli ósmą pozycję. I patrzymy na dziewiątą, rezultat. To będzie ta karta. Szóstka mieczy. Bardzo ciekawy rozkład. Zobaczymy, co można tutaj powiedzieć. Aha, w tle. Ósemka mieczy. Mam wrażenie, muszę troszeczkę tak zmienić. Mam wrażenie, że tutaj gdzieś dookoła jest taka atmosfera spętania umysłu, jakichś programów, tak jakbyśmy mieli do czynienia z kimś, kto nie przyjmuje do wiadomości nic, co nas dotyczy na przykład, tak? Kiedy się smucimy, to tutaj ta osoba może nawet tego nie zauważać. Tu ktoś obok Was być może tak się zachowywać, kto ignoruje wszelkie informacje, kto właściwie nie słyszy, co się do niego mówi. Tu jest to swego rodzaju zamknięcie. Tak jakby założyć na kogoś podwójny zamek. Nie dość, że mamy tutaj związane dłonie, zasłonięte oczy, to jeszcze jest ta palisada tutaj z tych mieczy. I to tak jakby ktoś albo miał potok słów, który wyrzuca z siebie i cały czas mówi, tu tego nie mogę, tamtego nie mogę, niczego nie mogę, bo jestem właściwie zablokowana, czy zablokowany. I to taka jest atmosfera wokół Was, tak? Tak jakby mówiąca, że to ta zewnętrzna jakby energia, która gdzieś tutaj jest w pobliżu, może mieć duży wpływ na Was, na to, co myślicie, że możecie jakby nawet być pod wpływem kogoś. I to jest bardzo smutne, tak? Jeśli mamy obok siebie kogoś, kto właściwie jest zapętlony w swoim umyśle i w tym, że nie da się z tego wyjść. Ze wszystkiego da się wyjść, jak nie jednym wyjściem, to innym. Właściwie z każdej sytuacji jest wyjście, tylko czasami jesteśmy tak ustawieni, że wygląda, że nie da się. A właściwie wszystko się da. I dobrze jest mieć taką filozofię, że wszystko się da, bo to lepsze niż mieć filozofię, że się nic nie da. Także opanowanie umysłu i zwrócenie uwagi na to, co myślimy, tak? I kiedy myślimy i dlaczego tak myślimy. No dobrze. Popatrzmy jeszcze na te pozycje. W ogóle jest tutaj bardzo duży potencjał w tym rozkładzie dla Was na kwiecień. Ta przeszłość w postaci rydwanu, ona ma tutaj duże znaczenie, ponieważ dzięki jakiejś podróży, może to być wyjazd służbowy, niesłużbowy, jakikolwiek wyjazd na przykład, może się dzięki temu pojawić i smutek, ale też jakaś radość i jakiś potencjał, zobaczenie światełka w tunelu, tak? Tutaj może też być sytuacja, gdzie jakby odbędziecie jakąś podróż wewnętrzną. Siódemki to jest generalnie zwycięstwo na drzewie życia, więc tutaj jest chęć zwyciężenia wszystkiego tego, co mi przeszkadza, w rozwoju. I wszystkie karty, 7, 5 i 1, tak? Wszystkie są nieparzyste. Mówią o tym, że jest to jakiś progres, ale w taką stronę odnowienia. Redukcja w liczbach, które pokazują jakiś przełom, przełamanie jakiegoś schematu, tak? Ta 8 w otoczeniu, o której mówiłam, ona jest bardzo zamknięta, ponieważ 8 stworzona może być na przykład 4 i 4. Liczba parzysta, która mówi o tym, że no, granice są tak zablokowane, że właściwie można się udusić w środku tej blokady. Natomiast patrzmy dalej, co tutaj jeszcze możemy zobaczyć. Czego pragnę? To, co mówiłam. Czego pragnę? Pragnę mądrości, pragnę rozpalenia jakiegoś, pragnę zacząć coś nowego. Tutaj mamy buławę w dłoni tej królowej. Królowa buław to jest ktoś rzeczywiście mocno nakierowany na pasję, na rozwój, na tworzenie, na siebie czasami też, na impulsy. No i tutaj patrzymy, jak to może być zrealizowane, tak? Poprzez pomoc, poprzez jakby podanie takiej pomocnej bardzo dłoni, tudzież może to być wasza energia męska, żeńska, to jest taka harmonia. Zresztą tu jest ogień w takim ułożeniu i tutaj mamy 2 kielichy. Mam wrażenie, że możecie tutaj poczuć harmonię, bardzo dobrą taką wibrację w sobie, która pozwala właściwie osiągnąć szczyty, która pozwala osiągnąć czy to awans pracy, czy jakąś taką bardzo harmonijną relację z samym sobą i z innymi też. 2 kielichów to jest niebywale fajna karta. Dla mnie to jest karta miłości, szczęśliwości i takiej właśnie harmonii pomiędzy ludźmi. Natomiast ta królowa i król to mogą być właśnie osoby, które bardzo fajnie ze sobą rezonują, bardzo dobrze potrafią się dogadać, tak? Patrząc na pozycję, to dlaczego chcę być właśnie tutaj w takim pragnieniu, czy w ogóle chcę osiągnąć to pragnienie, czyli bycia królową kielichów, jedzenia. Czego pragnę, o co mi chodzi. Tutaj jest duże rozpalenie, tak jak mówiłam. Tutaj jest ogień, więc to może być pasja, intymność, romans. No i to tak wygląda, że to jest duże pragnienie bliskości też. I dlaczego pragnę? No bo potrzebuję tej bliskości. Każdy z nas potrzebuje bliskości, zrozumienia, pasji. Wszystkiego tego, co często wiosna rozpala w nas i ta wiosna, ten wiosenny miesiąc, kwiecień, może być właśnie takim preludium do tego, żeby albo znaleźć kogoś na życie, jeśli jesteście sami. Może się pojawić ktoś, kto będzie bardzo silnie odpowiadał na tą waszą pasję. Tutaj ten smutek w centrum, tak jak powiedziałam, to jest energia takiego rozżalenia, tych emocji, ale też może tęsknoty właśnie za jakimś takim związkiem, w którym kiedyś byliście, czy uczestniczyliście, czy za czymś takim, co przeminęło, przeszło. I to jest taka tęsknota, ale warto sprawdzić. Właściwie ze sobą jakby wejrzeć w głąb i zapytać siebie, za czym ja tak tęsknię, dlaczego jest mi smutno, czego ja potrzebuję. W tej pozycji mamy, jak mogę osiągnąć to, czego pragnę, w jaki sposób, poprzez właśnie przeżycie tego smutku. Zobaczcie, jest powtórzona energia tego smutku, tej 5 kielichów. I jednocześnie poniżej mamy te 2 kielichy, które mówią o tym, że no, chcę pasji, chcę pójść do przodu, chcę być w relacjach szczęśliwych i dobrych, chcę mieć taką harmonię w sobie. Natomiast jeśli nadal patrzę na to, co się stało kiedyś, na te przewrócone kielichy i nie zauważam czegoś obok mnie, bo to może być tak, że obok was bardzo fajnie pojawiła się albo osoba, albo w ogóle czujecie, że może tutaj coś nowego się otworzyć, albo ktoś się Wam podoba, jeśli jesteście sami i tu należałoby coś powiedzieć, chciałoby się coś zacząć, rozpocząć, tak? I tutaj jest ten as, który mówi, no możesz tu rozpocząć relację, ale najpierw co? Trzeba się wynurzyć z tego smutku, z tego emocjonalnego skłębienia i pokazać siebie, albo powiedzieć coś, albo być taką anteną, jak to pokazane jest tutaj w postaci tego asa, tak? Żeby przyciągnąć do siebie to właśnie, tą intymność, tą twórczość, te awanse, o których marzymy czasami, tak? Co ciekawe, karta podróży również się tutaj znajduje i tak jak ta przeszłość mówi o dużej jakiejś przemianie, w sensie podróży, to jest karta raka i harmonia pomiędzy właśnie tym, co jest smutne, a tym, co jest wesołe. To jest właściwie taka huśtawka nastrojów. To tutaj w samym rezultacie pokazuje się nam karta szóstki mieczy. A ta szóstka mieczy to jest bardzo fajnie pokazana podróż, gdzie rodzina przemieszcza się. To jest taki symbol naszego takiego wyciszenia. To jest informacja o tym, że tak naprawdę jeśli przeżyjemy smutek, jeśli ukoimy swoją przeszłość, pogodzimy się z tą przeszłością, wybaczymy sobie tą przeszłość, to jesteśmy w stanie przepłynąć na spokojne wody. Jesteśmy w stanie patrzeć do przodu, patrzeć w przyszłość, bardzo jasną, radosną, zostawić ze sobą coś, co nam nie służy, czyli coś takiego, co nas dręczy, co przeszkadza w życiu i w zdobyciu właśnie tego, czego pragniemy. Jak pomóc sobie osiągnąć ten właśnie rezultat spokoju? No mam wrażenie, że tutaj potrzeba jest takiego przyciągnięcia do siebie ludzi, z którymi będziecie pracować, współpracować. To jest trójka. Trójki to też bardzo ciekawe karty, ponieważ one mówią o rozwoju również, o zrozumieniu. O tym, że możemy się też nauczyć czegoś wzajemnie od siebie. O tym, że ktoś może zrobił wcześniej coś i dzięki temu, że ta właśnie osoba to zrobiła, to ja patrząc na to mogę wyciągnąć wnioski, mogę się czegoś nauczyć i mogę wybrać się spokojnie w tą podróż, która zaprowadzi mnie do takiego miejsca, do którego pragnę się udać. Mam wrażenie, że dla niektórych z Was to będą tutaj święta, podróże bliższe lub dalsze. Święta wielkanocne często są świętami, które zachęcają do wyjazdów na jakieś wakacje, do cieplejszych krajów też. Wiem, że niektórzy z Was tak robią, że sobie wyjeżdżają. To może być taki bardzo długi weekend, gdzie będzie można naprawdę nacieszyć się słońcem i pobudzić w sobie tą energię twórczą, pobudzić sobie energię ognia. Właściwie bardzo zbalansowane jest to czytanie. Mamy tutaj po przeciwnych stronach na przykład powietrze i tutaj mamy wodę. Woda generalnie dominuje tutaj w tym czytaniu. Cała strona, która jest tym z przeszłości. Mam wrażenie, że tu jest jakaś siła uczuć. Mam wrażenie, że staliście, czy może właśnie teraz stoicie w takim miejscu, gdzie potrzebujecie podjąć decyzję właśnie o tym, czy idę do przodu, czy się będę wciąż oglądać do tyłu za siebie i szukać dziury w całym. Bo generalnie można sobie zostawić tą przeszłość tam, gdzie jest, czyli w przeszłości i zrobić krok do przodu. I te nieparzyste karty, te piątki, siódemka i ten as mówią o tym, że świat właściwie czeka i stoi otworem i można iść po swoje. Jest nam potrzebna taka siła napędowa, gdzie macie tutaj ogień, który otacza tą wodę. Czyli tak naprawdę potrzeba tutaj ukojenia, połączenia serca z umysłem i zobaczenia, że dzięki swojej pracy, dzięki nauce, dzięki mistrzostwu, które osiągamy poprzez doświadczenia, jesteście w stanie tutaj odnaleźć siebie w bardzo fajnym miejscu, w podróży, która może być właściwie podróżą życia dla niektórych. Możecie też mieć krótkie podróże, na przykład, nie wiem, w weekend czy właśnie podczas świąt. Można wyjechać na przykład do rodziny, spotkać się z nimi i nagle okaże się, że pojawia się jakaś nowa szansa. Mogą to być przyjaciele, nie musi być koniecznie rodzina, tak? Więc tutaj różnie to może wyglądać. Zatem zapowiada się ciekawie, chociaż mamy ten smutek tutaj, który jest do przerobienia. Więc mam wrażenie, że jeśli dacie sobie szansę i przerobicie te łzy, nawet jeśli się pokażą, pozwólcie im płynąć i zobaczcie, że jest przed Wami szansa na to, żebyście uzyskali to, czego pragniecie, żebyście byli częścią zespołu, żebyście byli częścią właściwie środowiska nawet, które Wam sprzyja i którym Wy sprzyjacie, bo ta trójka monet to jest bardzo mocno Wasza energia współpracy, praktyczności, pokazywania, jak zrobić różne rzeczy, jak dopracować, jak osiągnąć mistrzostwo, tak? Czyli w życiu jestem mistrzem, który potrafi przejść każdą sytuację. Nic, co jest nam dane, nie jest ponad nasze siły. Bardzo często słychać takie rzeczy, tak? Jeśli dostajemy jakieś doświadczenia od życia, to pewnie jest to nasz plan duszy, który realizujemy tak czy inaczej. W planie duszy jest taka energia 11.2, jest to energia życia i śmierci. I, no, jest to doświadczanie straty i właściwie jest to nauka, jak pogodzić się ze stratą. I mniej więcej mówię o tym dlatego, ponieważ tutaj mamy właśnie jakąś stratę na stole w głównej energii i tutaj z boku, tak? Strata, czyli co? Coś odeszło. Niekoniecznie godzę się na to, a tu chodzi o to, żeby jednak nie być w takiej opozycji, żeby jednak dać sobie szansę, pogodzić się z tą stratą, odwrócić się i ruszyć po swoje. Tak mi to wyszło. Zobaczymy jeszcze kartę wyroczni. Karta wyroczni dla panien na zakończenie czytania. Okay. Trzymam wodę, czystą wodę, tak? Czyli jestem taką osobą, która stara się utrzymywać wodę w czystości. Mam wrażenie, że tu właśnie chodzi o te uczucia wasze, o to, żeby zachowywać czystość swoich uczuć, żeby przeżywać na bieżąco, żeby nie ładować w ciało. Nawet tutaj autorka też pisze o tym, że właśnie tutaj chodzi bardzo mocno o wodę. Litera hebrajska mem to jest litera matka, która mówi o tym, że woda jest nam konieczna i potrzebna. W 90% jesteśmy wodą. I chodzi tutaj też o reprezentację tych naszych emocji, podświadomości, intuicji, czyli naszych uczuć, które znajdujemy w relacji do ziemi i nie tylko, w relacji do innych elementów, żywiołów, z którymi jesteśmy połączeni, czyli woda, ziemia, powietrze i ogień. To wszystko jest nam niezbędne i konieczne. I chodzi o to, żebyście zwracali uwagę na swoje emocje, szczególnie w kwietniu, na to, w jaki sposób przepływają, czy coś blokujecie. Dobrze by było, żeby transformować, tak, że ta woda w ogóle potrafi oczyszczać, że możecie na przykład symbolicznie wziąć sobie prysznic i lub też jakąś kąpiel w wannie z oczyszczającą na przykład solą. I chodzi o to, żeby utrzymywać tą właśnie wodę, ten element wokół Was, który jest i który jest wokół nas wszystkich w czystości. To jest taka metafora. Chodzi o to, żeby pokazać sobie i być wyczulonym właśnie na tą życiową siłę, która jest reprezentowana przez tą wodę. Zwracajcie też uwagę na księżyc, ponieważ tutaj księżyc też będzie miał duży wpływ. I zobaczymy, co się będzie działo. Dla Was to może być bardzo istotne, tak jak powiedziałam. I to tyle na kwiecień dla Was. Bardzo Wam życzę wesołych świąt i wszystkiego dobrego i pozdrawiam.